Witajcie na moim kanale. Dzisiaj mamy niedzielę, chyba 21 stycznia. Wyszło słoneczko, jak widzicie. No i przyszłem na pasiekę zobaczyć, co tu się dzieje. No, troszeczkę słoneczka. No i pszczoły zaczynają się oblatywać. Widzę, że wielu pszczelarzy pokazuje już, że pszczółki oblatują się. Znaczy wczoraj. Wczoraj akurat nie widziałem, żeby... Nie byłem na pasiece, nie widziałem, żeby pszczoły się oblatywały. Ale prawdopodobnie też się oblatywały. No i zobaczcie sami, co zamówiłem zrobić. Otóż posypałem popiołem, bo tak jak tu widać, pszczoła siadła na śniegu. No i zaraz krzepnie. Także to nie jest tak dobrze, żeby teraz pszczółki... O, sikorka przyleciała, znalazła sobie pszczółkę i uciekła. W taki dzień, jeszcze śnieżny, pszczoły oblatywały się, a tu... O, ruch na wylotkach. Zobaczcie. Nie na wszystkich, ale na kilku. Na kilku się już oblatuje. Tam też skorki. Zbierają po prostu pszczoły, które padają i zakrzepują na śniegu. No ale co zrobić? Tutaj mam dwie pszczółeczki na kurtce. Nie wiem, czy to będzie widać. Ściągnięte ze śniegu. Postaram się ich troszkę ogrzać. No i jak ogrzeją się, to powinni wrócić do ula. Bardzo dużo pszczół siada, po prostu wpada w śnieg, nie może się poderwać. Chodź, pszczółko. O, uleciała. A tu mamy leszczynę. Ale z tego, co ja widzę, no leszczyna tylko prawdopodobnie dotknąć i będzie kwitła. Ale moja leszczyna nie kwitnie. Tutaj pójdziemy do sąsiada. U niego zawsze jest. Zawsze leszczyna kwitnie. I zobaczymy, co u niego. Ta leszczyna właśnie kwitnie. No. Myślę, że jak będzie pogoda, to jakieś tydzień czasu i pojawi się pyłek. I pojawi się pyłek na leszczynie. O, tu mamy orzeszek, ale już zjedzony przez robaczki. Dobra, idziemy. Także takie rzeczy. Oto następna pszczoła. Następna pszczółka. Leć. Poleciało. Bardzo dużo pszczół już leży w śniegu. Siadają. O. Tu. Kurde. Szkoda tych pszczół, no bo są teraz na wiosnę bardzo potrzebne. I tak to wygląda, no ale to jest nieuniknione. Poczuły po prostu trochę słońca i wylatują. No tak to właśnie wygląda. Tu trochę posypałem, ale to widzę. Chyba bardzo mało da. No niektóre pszczoły, które spadną blisko ula, to mają szansę wzbić się. A które już dalej? O, tak jak tu. Tutaj pszczółka, chodź. Masę pszczół. No i tak to wygląda, dobra. To na razie, do zobaczenia w kolejnym.